Eder, proszę Państwa, rozpoczął szybko. Sikora już jest na strzelnicy. Patrzmy na te krążki czarne. Miejmy nadzieję, że wszystkie będą białe. Zaczął Tomasz Sikora. Dwa bez pudła. Dwa, trzy bez pudła. Cztery bez pudła. Dobrze, Tomku. No i pogoń za tymi wszystkimi najlepszymi. Już może będzie, proszę Państwa, ósmy, może dziewiąty, może dziesiąty. Zjadł już sześciu przeciwników po tej pierwszej próbie. Może więcej, może trochę mniej, ale ważne, że jest 5 na 5 i że Sikora będzie w pierwszej dziesiątce po pierwszym strzelaniu. Jest dziewiąty. Zajął stanowisko strzelecki, koło Grajca. Dobra to jest sytuacja, między Grajcem i Reszem. Szybko biegają, dobrze strzelają, no oby Polak strzelał znów bezbłędnie. Zaczął Grajc, patrzmy jak będzie strzelał Tomek i już spudłował Grajc. Zaczął Tomek dobrze. No brawo, jest proszę Państwa 5 na 5, to mówiliśmy, 5 na 5 i 5 na 5 pozwoli to Sikorze na powrócenie, piąte, szóste miejsce do czołówki. No i teraz dwie najtrudniejsze próby strzeleckie. Jedno pudło, małe są te czarne, nie widać tego, jest Tomek. No teraz patrzmy, Hanne Wolden, dobry strzelec ten Hanne Wolden. Niech Tomek troszkę podpatrzy jak on tam strzela i tak samo mi strzela jak Norwek, tak samo dobrze. O, no to może tak, a nikt nie patrzy. No to nie patrz to. No popatrz. No. Coś mu tam się nie wyskoczyła łóżka chyba. No spokojnie zawsze, denerwuje się. Hanne Wolden, trzy pudła Hanne Wolden, no Tomku teraz bezbłędnie już raczysz, już nie ma rady. Musi niestety pudło. Drugie pudło, no skomplikowała się sytuacja bardzo szybko, dwa pudła, no rzuci się teraz Pogok, ale już zrobił to z taką widzą Państwo, już nie z taką werwą, też furkami dwa, więc na razie się nic nie dzieje, no dzieje się, bo uciekł ten Czudow już chyba nie do dogonienia. No i teraz proszę Państwa patrzmy, jest już Tomasz Sikora i jest Berger. No i obydwaj będą ryzykować, bo tu trzeba ryzykować. Proszę Państwa, na to piąte, czy szóste miejsce, czy siódme, on jeszcze może powalczyć o medal. Jeśli by 5 razy strzelił, szybko, błędnie, ale szybko. On o tym wie. Berger z pudłową. Raz. Dwa. Trzy. Świetnie, szybko. Cztery. Świetnie. Po co ten piąty strzał? No, przecież nie może mieć Tomasz Sikora 4 strzałów tylko. Boże, jak mogło być dobrze znów. Mogło być gdzieś tam medalowo. I znów za oczami. Tuż za oczem i walczyłby pewnie o ten brązowy medal. A tak będzie czwarty. No ale ten ostatni strzał. Boże, już myśleliśmy, że to wszystko już zapomnimy. Te wczorajsze pudła. To 16 miejsce. Walczyłby zawsze o brązowy medal. Kata, najlepszy występ w tych mistrzostwach, najlepszy występ. Myślę, że Tomek już uwierzył w siebie. No tak, teraz ma jeszcze dwa ważne dla siebie występy. Ma bieg indywidualny, gdzie może też na wszystko go stać. No i jest bieg masowy, który on bardzo lubi. Kiwa głową, kręcił głową, widać. No. Będzie mu się znów śnił ten ostatni strzał. No właśnie, nie.